klimatach, żeby to było troszeczkę na osób trendu. Gdyż to nie jest grane w polskich klubach, nie jest promowane, jest mało eventów, nie jest tak muzyką, tylko postanowiliśmy zrobić coś takiego. Radio Powerbase.pl, a jest radio, które działa 3 lata. Mam bardzo miłą zmię stanowisko, że jestem jego organizatorem i administratorem tego radia. Radio gra również, stara grać się taką właśnie muzykę, jaką możemy zaprezentować w dniu dzisiejszym, czyli niekomercyjny house, trend, hardstyle. Mamy również gwiazdy, typu właśnie gwiazdy ADM, Adam Byrne. Główną naszą ekskluzywną gwiazdą jest DJ Alex, drugi na rankingu Rady FTB, tak? Więc to tutaj rozwijamy się, robimy wloty, to jest nasz czwarty wlot w trzeciej rocznicy radia i miło połączyć to razem w One Night Party. Siemka. Powiedz, jak rozpoczęła się twoja przygoda z muzyką? Pokrótku. Miałem 13 lat, po prostu muzyka mi się zawsze podobała. Zaczęło się od komercji, to prawda. Na dzień dzisiejszy mam 23 lata, jestem 10 lat za konsoletą tak naprawdę. Cały czas mnie to kręci. Cały czas dołączę do tego, żeby robić coś innego niż w gruziąckich przykładach o klubach, gdzie komercja tu się powoli zaczyna nudzić, a ja chcę zrobić coś nowego w Grudziądzu? Jak sami widzicie, jest to ta organizowana ta impreza tutaj właśnie. Widzicie Bio? To jest za Bio? A za go powiedzmy. Oczekiwań takich w sumie nie ma, tylko tak szczerze mówiąc, to zamiar tej całej imprezy było na takiej zasadzie, żeby wszyscy moi znajomi, bo niestety nie będę tego ukrywał, wróciłem z Włoch i po prostu chciałem ze wszystkimi znajomymi dobrze się pobawić. I na tym zaszło wynajęcie klubu, zorganizowaniu paru DJ-i. A wyszło to bardziej masowo teraz w tym momencie, bo jest normalna impreza, a nie impreza prywatna, tak? Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, rozmawiam z rodzicami iBoxera. Jak się pani podoba impreza? Jest super, podoba mi się. A zawsze państwo przychodzą? No, raczej tak. Jak syn gra, to zawsze. Fajna impreza i jak mogę takim się staram pomóc, żeby to wszystko dobrze wypaliło. No bo młodzież woli sama sobie organizować takie sprawy, no ale jak trochę posłuchają starszych, no to te imprezy są dla nich lepsze i to wszystko tak organizacyjnie jest grane lepiej. Czyli ma wsparcie? Ma wsparcie, takie duże dosyć. Wsparcie i doping. No i doping na pewno. To trzymamy kciuki za dalsze powodzenia. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. To jest premierowo. Od polskiej gwiazdy budżetowej. I'm right. Drop it.
Thank you.